Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić filtry w systemie Reos One. Kiedy to wykonać? Trzeba to zrobić wtedy, kiedy woda na wyjściu ma powyżej 5 ppm, czyli nie jest już idealnie zdemineralizowana. Możemy to zmierzyć takim oto miernikiem. Nabrałem tej wody wcześniej z filtra. No i tak, co po kolei wykonujemy? Najpierw odkręcamy górny filtr kluczem. Klucz otrzymujecie wraz z maszyną. Najlepiej sobie przytrzymać ją nogą. Z filtra zawsze wyleje się trochę wody. Najlepiej robić to po prostu na zewnątrz. My dzisiaj mamy minus 5, więc zdecydowaliśmy się na wymianę w środku. I tutaj widać dobrze, że ten filtr nie jest idealnie czysty. Jest to filtr dwupoziomowy, zarówno sedymentacyjny, jak i węglowy, czyli wyciąga drobiny piachu kurzu oraz chlor i tego typu zabrudzenia. Nowy filtr wygląda w ten sposób. Pierwszy mamy wykręcony, teraz czas na ten dolny filtr. Odpowiada on za ostatni proces dejonizacji wody. Z niego może wylecieć trochę więcej już wody. Także tutaj na pewno jej trochę będzie. To jest obudowę, odkładamy. Lepiej w czyste miejsce. I to jest filtr, w którym znajduje się żywica dejonizacyjna. On ma tutaj z dołu taką uszczelkę. Można ją sobie odłożyć. I teraz tak, odkręcamy, wysypujemy całą żywicę, wsypujemy nową żywicę łopatką, tak do połowy objętości. Najlepiej jest, jeżeli żywicy nie jest za dużo, wtedy woda łagodniej przepływa przez filtr. Zakręcamy pokrywę. Tą uszczelkę, którą mieliśmy wcześniej, możemy wymienić na nową lub jeżeli jest jeszcze w dobrym stanie, możemy użyć tej samej. Teraz bardzo ważnym jest dopasowanie tej uszczelki, bo jeżeli ona będzie krzywo skręcona lub gdzieś wypadnie, to woda czysta będzie się mieszać z brudną, no i nie będzie demineralizowana. Tu jest taki kołnierz, ważne, żeby uszczelka dokładnie do niego przylegała. Filtr nam stoi i najpierw zakręcamy ten dolny filtr, dlatego że tutaj idealnie w pionie nam się mieści obudowa. Najeżdżamy, żeby nie ruszyć białym filtrem i zakręcamy. Całość dokręcamy kluczem. Dość mocno, aczkolwiek nie wkładamy 100% siły. Nowy filtr to tylko wymiana na nowy, wkładamy i jak mamy włożony filtr, ważne, żeby dokładnie go wpasować w dziurę, która jest w środku, można nim minimalnie poruszać. Jeżeli on nam wejdzie w dziurę, to wtedy bez problemu się zakręci. Jeżeli gdzieś się coś zablokuje, to po prostu nie będziemy w stanie dokręcić gwintu, także nic na siłę, on się prawie cały zakręca. I tak samo, dokręcamy kluczem, z czuciem i gotowe. Po tym wszystkim, jak wymienimy filtry, TDS powinien pokazywać nam dokładnie 0. Czyli zawsze po każdej wymianie filtrów mierzymy wartość, czy woda ma 0 ppm. Jeżeli ma 0, to znaczy, że wszystko poszło zgodnie z planem. Jeżeli na przykład nie miałaby 0, tylko na przykład 5, 8 od razu po wymianie, to znaczy, że coś jest nie tak. Koniecznie sprawdźcie, czy uszczelka w takiej sytuacji jest dobrze włożona. Jeżeli by dalej był problem, zadzwońcie do nas, na pewno pomożemy. Tyle na dziś. Dzięki.